Hej, hej, przeszkodowcy! Dzisiaj będzie o wynikach z ostatnich zawodów. Będę miał też dla Was super ciekawe informacje, w tym o Golf Games, tak więc zostańcie do końca. A jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTube, to bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału. Zapraszam na kolejny raport OCR. Partnerem tego odcinka raportu OCR jest firma Doros, producent sprzętu do treningu OCR i Ninja. Zapraszam do zapoznania się z ich ofertą na stronie toros.pl. Na dobry początek wyniki z Śląskiej Ligi OCR. Tam po trzech wydarzeniach końcowa klasyfikacja wygląda następująco. Wśród pań wygrywa Karolina Metelska, na drugim miejscu Anna Garlacz, podium zamyka Anna Roskocha i dziewczyny właśnie w tej kolejności również ukończyły ostatni bieg. W Bytomiu, wśród panów w Bytomiu wygrał Mateusz Boryczka. To jednak nie wystarczyło na wygranie całej klasyfikacji. Tą wygrywa Grzegorz Lisowski tuż właśnie przed Mateuszem. A na trzeciej pozycji Mateusz Lebek. To chyba czarny koń tych zawodów. Drużynowo, końcowo Socios Silesia przed Carbon Silesia Sport. Na trzecim miejscu podium Fit Park Team. A teraz przeskakujemy do pobliskiego Ogrodzieńca. Tam odbył się Horror Masakrator i w kategorii Elite wygrywa Patryk Haber przed Pawłem Osetkiem. Na trzecim miejscu wspomniany już Grzegorz Lisowski. Wśród pań Anna Garlacz, o niej już też słyszeliśmy w tym odcinku. Na drugim miejscu Anna Łuszczak oraz Ola Szojda. Drużynowo Lemon Team, Wartki Zbuje oraz Fit More Rybnik. Nie ma co ukrywać, że jednym z wydarzeń, które przykuło Waszą największą uwagę i wcale Wam się nie dziwię, to były Golf Games w Dubaju. Tym bardziej, że tam nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. I myślę, że mam dla Was dobrą informację. Golf Games w roku 2024 powracają, a dokładnie będzie to 29 lutego, 3 marca. Mam, myślę, jeszcze lepszą wiadomość, że wszystko na to wskazuje, że zobaczymy tam ponownie polską drużynę. Może nawet nie jedną, ale czy tak się stanie? Jakie będą składy? Będę Was na bieżąco informował, jak wszystko będzie potwierdzone na 100%. Z kolei wydarzenie, które zrobiło na mnie wrażenie niemal tak duże jak Golf Games, to były zawody Molo OCR 100 w Sopocie. I tu też mam dla Was dobrą wiadomość. Zawody powrócą w przyszłym roku, a dokładniej 17 sierpnia. Warto więc tą datę sobie zapisać w kalendarz. Teraz ciekawostka z zagranicy. W Holandii 21 października odbywały się zawody OCR Ultra Warrior. I tam w formule 24-godzinnej wygrał nasz rodak Patryk Kaleta, pokonując 145 km i ponad 340 przeszkód. No, brawo! Na koniec coś lekkiego. Biegi OCR nie za często są pokazywane w TV, więc warto wspomnieć o tym, że w programie Kanapowczynie, które są kobiecą odmianą programu Kanapowcy, biegi OCR pojawiły się. Po pierwsze w postaci Kasi Jonaczyk i Pauli Piątkowskiej, które były instruktorkami, jak pokonywać przeszkody, a po drugie finał programu odbył się podczas zawodów Szturm Śląski na Stadionie Śląskim. Tak więc brawo dla wszystkich uczestniczek, które podjęły się tego wyzwania, a ja cieszę się, że OCR został fajnie pokazany i mam nadzieję, że się przyczyni w jakimś tam choćby niewielkim stopniu do popularyzacji tej aktywności. A w najbliższy weekend oczy kierujemy na Grecję. Tam odbywają się Mistrzostwa Świata Spartana, Mistrzostwa Trifecta, czyli zawody, w których liczy się suma czasu z trzech biegów. Sprint, Super oraz Beast. I na listach startowych w kategorii Elite ja wypatrzyłem Marcela Fabiana oraz Grzegorza Szczechlę. Jeśli znacie jeszcze jakichś innych zawodników, którzy startują podczas tych mistrzostw, dajcie znać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. To wszystko na dziś. Dziękuję, że obejrzeliście ten raport OCR. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!